Dzień dobry, dzień dobry. Witam się z Wami bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. I od czego by tu zacząć? Chyba od tego, że wczoraj jak zaczęłam sprzątać, to muszę Wam powiedzieć, że nagrałam jeszcze wyniki rozdania, a później jak sobie siadłam, to już sobie tak nie uwierzycie, ale siedziałam. Bo powiem Wam szczerze, że padłam. Nie wiem, gdzieś mnie tak wzięło, no taka już bezmoc, że po prostu już później wzięłam się tylko za składanie filmiku i tyle. Mąż późno wrócił, więc mi nie zdjął rolet, więc te rolety nie są uprane, ale dzisiaj właśnie, chociaż dzisiaj to te angielskie są, no to wiecie jak to jest, to raczej dzisiaj chyba nie upiorę tych rolet, ale bym chciała, żeby przynajmniej je zdjął. Więc jak zdejmie, to chociaż jutro bym sobie oprała te rolety, no i znowu tak mi się znowu przeciągnie o jeden dzień finał mojego sprzątania kuchni. Więc to... Teraz o pogodzie. Muszę Wam powiedzieć, że nie wiem, co jest to naszą wiosną w tym roku. Mam nadzieję, że to nie będzie powtórka z rozrywki z tamtego roku i że ten kwiecień no, przyniesie trochę tego ciepełka, a nie tak jak w tamtym roku było lodowato i zimno. I już nie pamiętam, czy to maj też był taki paskudny, czy maj był już cieplejszy. No na razie muszę Wam powiedzieć, że nie zapowiada się, żeby kwiecień był ciepły, bo dzisiaj to jest po prostu masakra. Ale muszę Wam powiedzieć, że już dodałam filmik też na YouTube z rana i Wy piszecie właśnie mi, że też macie okropną pogodę. Więc chyba taka okropna pogoda to jest w całym kraju. Znowu idzie jakiś front atmosferyczny chyba albo z zachodu, albo po prostu z północy idzie. No, muszę Wam powiedzieć, że nie spałam, tak z północy to nie spałam, bo u nas okropnie wiało i lało. I jedną myślą, jaka mi przychodziła do głowy w nocy, to było, czy mój namiot nie pofrunął razem, to znaczy, czy mój tunel nie pofrunął gdzieś razem z tym wiatrem. Ale jak tylko się widno zrobiło, to stałam i odetchnęłam z ulgą, że stoi w tym samym miejscu, co postawiliśmy go wtedy, jak można powiedzieć, że była jeszcze w miarę ładna pogoda. No i na chwilę obecną tyle. Dzieciaczki oczywiście pojechały do szkoły, także dzieciaczki są w szkole. Juli dzisiaj też już poszła, choć ja to jeszcze się tak zastanawiałam, czy ma już iść, czy nie, ale od poniedziałku jakoś dużo kartkówek jest, nawet pani od polskiego zrobiła jakąś kartkówkę z mitologii. Jucia jest bardzo przejęta tym, że będzie miała później bardzo duże zaległości, więc postanowiła, że do szkoły idzie. Więc to jeszcze miałam Wam powiedzieć. Tutaj sobie kuchnię ogarnęłam, a teraz tak jak tutaj widzicie kątem oka, będziemy szyć firanki, to znaczy obrębiać. Maszynę sobie właśnie już tutaj przyniosłam. Sprawdziłam, czy jest sprawna. Ustawiłam, także działa i bierzemy się właśnie za szycie firanek. Tego chyba jeszcze o mnie nie wiecie, że ja umiem szyć na maszynie, albo i wiecie. Więc jak nie wiecie, to się teraz dowiecie, że umiem. Więc mam w planie właśnie dzisiaj te obrębić firanki, zawiesić i już nie będzie, wiecie, tak to okno jak dupa wyglądało, jak nawet mi zdejmie te rolety, tylko będę miała wtedy już firanki, więc będzie już inaczej i będę mogła sobie na spokojnie je uprać. Dobra, także działamy z tym teraz. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you mean? We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. We'll be right back.
firanki poszyte, to znaczy poszyte. Nie można powiedzieć, że to są poszyte firanki, bo to są po prostu firanki tylko za... lewą stronę Wam pokazuję. To są firanki tylko po prostu zaobrębione, żeby się nie pruły. Ale jestem bardzo zadowolona. Muszę Wam powiedzieć, że nie zapomniałam, jak się szyje. Bo ja ostatni raz szyłam firanki sąsiadce, jak się do nowego domu przeprowadzała. O, to tak to właśnie było. I wtedy ostatni raz szyłam firanki. Tak, to była ostatnia rzecz, którą szyłam. I tak sobie teraz siedzę, wiecie co, i myślę, żeby nam przypadkiem teraz nie przyszło znowu do tego, a że będziemy znowu sobie szyć ubrania właśnie na maszynie, że to wszystko będzie aż takie drogie. Ale miejmy nadzieję, że nie będzie aż takie wszystko drogie i że jednak nie będziemy musieli szyć ubrań na maszynie. Chociaż ja Wam powiem, że nie wiem, jakbym gdzieś jakąś formę miała, bo ja te formy odzieżowe, to znaczy wzory na formy odzieżowe, bo to są wzory i tam się mierzy. Zresztą jak tutaj jest jakaś krawcowa, to wie, na czym to polega, albo technologii odzieży. Czyli to są takie różne wzory. Ja tych wzorów już powiem Wam, że raczej tutaj w tym domu to nie mam, bo pewnie je zostawiłam gdzieś w Lublinie. I jakbym sobie może przypomniała właśnie, jak to się robiło, kiedyś te wzory się wyliczało i się robiło szablony, to może bym uszyła coś. Czyli no, sukienkę, spódnicę, bluzkę i tyle. Bo ja tylko szyję, jeżeli już, to tylko lekkie ubrania, czyli sukienki, bluzki, spódnice, spodnie, krótkie spodenki, tylko tyle. Kurtek nie szyliśmy nigdy u nas właśnie w szkole, także tego się nie podejmuję i nawet się nie podjęłabym wszycia zamka do kurtki na tej maszynie, to tego też bym się nie podjęła. Ale jakiegoś takiego skrócenia, podłożenia czy coś takiego, to jak najbardziej. Dobra, tyle chwilowo. Zastanawiam się, czy uprasować te firanki, czy po prostu je powiesić takie, jakie są. I będę brała się za posprzątanie lodówki, bo tylko została mi lodówka już w kuchni do posprzątania. I światło umyć i mam posprzątane, a tu półeczkę jeszcze z kurzu wytrzeć i tyle. I mam posprzątaną kuchnię. Mamy w 10:30. Dzisiaj po dzieciaczki w 11:30 jadę. Przydałoby się zjeść jeszcze jakieś śniadanie, Wam powiem, ale jakoś na razie to chwilowo nie czuję głodu, bo wczoraj jakoś tak późno zjadłam ten mój, powiedzmy, ostatni posiłek i dzisiaj na razie nie jestem głodna. Bardziej to mi się pić chce. No i ten wiatr mnie przeraża, bo po prostu momentami to aż świszczy. Okej, także tyle. Chyba tej lodówki, jak będę sprzątała, to już chyba Wam nie będę nagrywała. Mi się tak wydaje. Najwyżej Wam tylko powiem i już. No bo wczoraj żeśmy sprzątali, myli to wszystko. Więc tak znowu dzisiaj szorować, pucować i myć, no to też tak wiecie. Trochę nie bardzo. Widzę, że się wyrobiłam, to może zaraz jeszcze jakąś zupę nastawię. Bo jak tak zimno jest, to zupa to jak najbardziej będzie wskazana. Miałam robić ten forszmak, ale powiem Wam, że nie byłam rano w groszku i nie piłam sobie składników. Wieczorem się, to znaczy wieczorem. Jak będę tutaj teraz na angielski, to wtedy się wybieram na jakieś może zakupy. To może bym zrobiła jakoś ten forszmak na tygodniu. Babkę jeszcze, tak a propos, to jeszcze w międzyczasie składam sobie filmik, czyli babkę. Tą wielkanocną, pomarańczową, o której Wam mówiłam, także też babka będzie jakoś na dniach na kanale. Tylko nie wiem, czy najpierw pójdzie ten vlog po prostu już tak ciągiem sprzątania, czy ta babka. Ale na pewno będzie jakoś na dniach, bo już mam ją tutaj przerzuconą do programu do montowania, więc babki też się spodziewajcie, że będzie. I to będzie taki oddzielny filmik, po prostu ta babka wielkanocna, żeby już nie plątać z jakimś tam innym vlogiem. Dziewczyny moje kochane, zbliżają się święta wielkanocne, tak, wiem, ale naprawdę w zupełności kartka wielkanocna z życzeniami w zupełności wystarczy. Albo nawet może być tak, jak ostatnim razem było, że wystarczy właśnie życzenia na maila razem ze zdjęciem. Tak jak to robiliście na Boże Narodzenie. Tutaj nawet spóźniła się Ela. Ela czy? Bo wczoraj Ela, czy przedwczoraj, to już nie pamiętam, chyba wczoraj czytałam, składała życzenia bożonarodzeniowe, ale jej się zgubiła ta wiadomość, ale to im nic nie szkodzi. Ważne, że przysłała swoje zdjęcie i wiem, jak Ela czy wygląda,
I teraz jak będę znowu w Kastoramie, w Chełmie, bo też wiem, że napisała właśnie, że znajome regiony, okolice, czyli Kastorama w Chełmie, to będę szukać Joli, czy nie ma przypadkiem jej tam gdzieś w Chełmie. Nie znajdę, nie spotkam. Więc muszę Wam powiedzieć naprawdę, że to, że ja prowadzę kanał i że Wy macie ten mój adres, no przez te rozdania, to nie znaczy, że ja tu chcę jakichś prezentów od Was. Naprawdę, to jest bardzo miłe, bo przyjechał Pan listonosz, dał mi właśnie te paczki, naprawdę, której się nie spodziewałam. Zrobiłam oczy, no bo jedna przyjechała z bardzo daleka, a druga z trochę bliżej. Ale naprawdę, to jest za dużo i ja znowu czuję się postawiona pod ścianą do jakiegoś rozstrzelania. Ja wiem, to jest bardzo miłe. Ja specjalnie nie zakładam tutaj żadnych tych, jak one się nazywają? Boże, takie co na poczcie się zakładają, wiecie o co chodzi, nie? To ja tego nie zakładam, bo ja tutaj nie chcę żadnych przesyłek od Was, bo to nie o to chodzi właśnie, żebyście Wy robili mi tu jakieś prezenty, chociaż to nie ukrywam, że jest bardzo miłe, naprawdę. Ale tak jak mówię tutaj do tych wszystkich, którzy mają jeszcze jakiś tutaj plan wysłania jakiejś paczki czy coś, to w zupełności wystarczy zwykła kartka na święta wielkanocne z zajcem, z jajkami, z Jezusem zmartwychwstałym. Naprawdę w zupełności wystarczy. To tylko tak tytułem wstępu, a teraz sobie otworzę te dwie paczki, które już otrzymałam. Pierwsza jest od Joli z kanału Moja Rodzinka i Ja, na który Was również serdecznie zapraszam. Jola prowadzi kanał z Irlandii, mieszka tam razem ze swoją córką, Miją, synem. O matko, no to teraz mam problem, nie? Mija, a jak się mały nazywa? I z mężem Adamem. I przysłała. Widzicie? I teraz mnie zastrzelicie i nie powiem Wam, jak się nazywa mały. Bo Mija, to mi się naprawdę to imię podoba, także jak ja bym miała jeszcze jedną córkę, to by była Mija. Nie wiem, jakby można to zareagował właśnie, że Monika ma plan, kolejną córkę by miała nazwać Mija, to już tak śmiechem żartem. A to... A, no Lio, no Mija i Lio, no właśnie, też takie króciutkie trzy... Nie wytrzymam, naprawdę nie wytrzymam. Króciutkie imię. I muszę Ci, Jola, powiedzieć, że nie wytrzymam z Tobą, kobieto, też. Bardzo Ci serdecznie dziękuję. Tutaj jest zapakowane coś szklanego w tej ściereczce. Tak. Dostałam, proszę bardzo. To chyba jest kula zapachowa. W kształcie, powiedzmy, awokado fioletowego. Jakaś pomadka. Ja pomadek to powiem Wam szczerze, że nigdy w życiu nie używałam. Ale kolor, tak. On, proszę bardzo, jest taki dość ciemny. Także Jola to jest pierwsza osoba, która idzie, nie wiem, tak jak jej napisałam w mailu, do rozstrzelania idzie pierwsza osoba. I ściereczka też była do zapakowania tych rzeczy. Urocze. Kurczaczki z pomponików. Można powiedzieć, że zrobionych własnoręcznie. Nie umiem mrugać. Także to. I tutaj jeszcze taki słodkość. Jakieś żelowe króliczki. I jeszcze jedna pomadka naturalna. Także Jola, bardzo serdecznie Ci dziękuję za bardzo miłą przesyłkę. No i oczywiście najważniejsza rzecz, czyli kartka. Kartka wielkanocna i ona w zupełności naprawdę wystarczy, ta kartka wielkanocna. Rzeczy nie będę Wam czytać. Tak, dobrze się domyśliłam właśnie, że to jest od Joli z kanału Moja Rodzinka i Ja. Także jeszcze raz Was serdecznie zapraszam do Joli na kanał Moja Rodzinka i Ja. A no i najlepsze, właśnie, ja bardzo lubię Joli mamę, tak a propos. Ta Joli mama, to muszę Wam powiedzieć, że nie wiem, ona mi jakoś tak bardzo, bardzo znajomą twarz mi przypomina. Nie wiem dlaczego, może jakby kiedyś gdzieś widziałam, pytałam się tutaj Joli nawet, czy gdzieś może mieszkali, gdzieś w Lublinie, czy coś takiego, bo naprawdę ta mama jest taka dość znajoma, ale nie wiem, w końcu w tych wszystkich komentarzach, to wiecie, jak to jest się odnaleźć. Dobra, teraz druga winowajczyni. Druga winowajczyni właśnie, czyli ten zajc wielkanocny, to jest Zuzia. Zuzia mieszka na Pomorzu.
na Pomorzu. Trzeba by było może kiedyś, aż musiałam sobie sprawdzić adres, nie? Trzeba by było sobie, muszę to rozerwać. Rozpakowane. Zuzia mieszka nad morzem. Teraz właśnie trzeba by było odwiedzić morze jakoś. Przy najbliższej okazji może by się właśnie udało je odwiedzić. Tylko no, trochę ceny muszą przestać chyba jednak szaleć z tym wszystkim. Także Zuzia, ja Tobie również serdecznie dziękuję za miłą przesyłkę. Oczywiście nie trzeba było, wystarczyła kartka świąteczna, zwykła. Nie pokazuję, bo tutaj widzę, że adres też wypisany jest. I właśnie tak trzeba było tylko nakleić znaczek i wysłać tą kartkę świąteczną. A Zuzia jest moją widzką, która wygrała jakoś u mnie rozdanie. Stąd ma właśnie do mnie adres. I tutaj były ciastka. Takie. I jeszcze jedne. Gdzie Monika na diecie teraz jest. To Fifi, gdzie Monika na diecie jest. Jeszcze nie je czekolady, a propos. Jeszcze taka czekolada jest. No i wiadomo, są też i jaja. Muszę właśnie też sobie kupić jaja do przesyłek. Zając. I jeszcze takie. Także trzeba też napaść, widzę, Biedronkę albo coś właśnie nakupić sobie takich jajeczek do przesyłek. No i najważniejsza rzecz, czyli karteczka świąteczna. O, nawet i właśnie z ostatnią wieczerzą może być karteczka i nic więcej. Oczywiście życzeń też nie będę Wam przesyłać. A teraz właśnie już od Zuzi przyszła wiadomość, bo do Zuzi już napisałam i do Joli też napisałam właśnie podziękowanie za przesyłki. I tyle. A życzeń no już nie będę Wam czytała. Także pora już naprawdę wycierać kurze i znowu ustawiać kartki wielkanocne, tym razem na komodzie, tak jak zawsze to robię, a później wszystkie pójdą do jednego pudła i będą na pamiątkę tego, że w ogóle kiedykolwiek się poznaliśmy, jeżeli przyjdzie mi do głowy zamknąć kiedyś kanał. Dobra, także to tyle tytułem tego wszystkiego. Ja gotuję zupę krupnik, powiesiłam sobie jedną firankę, tak się na nią patrzę, bo można było, powiem Wam szczerze, kupić krótszą, na przykład 60, bo ta trochę jest za długa i no już będę miała całkiem ofirankowane to okno, nie? No ale tak będzie całkiem inaczej wyglądało, może z tymi zazdrostkami. Ale jedną na razie przywiesiłam. Później Wam pokażę już, jak to wszystko porobię. I muszę Wam powiedzieć, że ją trochę zawinęłam. Zawinęłam ją trochę, może to trochę tak nieelegancko wygląda, ale powiem Wam tak, no może niekoniecznie chcę ją obcinać i czepiać tą taśmę ściągającą. Chociaż to się jeszcze zastanowię, pogadam z mężem, jak mu się to widzi. Bo jakby mi przyszło właśnie do głowy kiedyś znowu nie wieszać tych zazdrostek, nie? To chociażby została ta firanka i by była trochę dłuższa. Także no to jest taki mój dylemat. Pokażę Wam później najwyżej i jak tego, to jeszcze tą maszynę nie wyniosłam, bo powiem Wam szczerze, że ja już w piwnicy, to ją tutaj ledwo przytachałam po schodach. Więc postawiłam ją sobie tylko tutaj. Postawiłam sobie ją tylko tutaj na podłodze i sobie stoi, czeka, aż mi on wyniesie ją, to znaczy mąż, nie? Bo naprawdę, ja ją tutaj ledwo przytachałam, a jej nie zniosę, bo boję się, że spadnę razem z tą maszyną po prostu do piwnicy i będę tam leżała nakryta. Dobra, chwilowo tyle. Odkurzyłam sobie już, słyszę, że pralka się też skończyła, to tak jak jeszcze Wam powiem, co tam działam dalej. I zostało mi umyć podłogi. Zupa się gotuje, drugie danie, wyjęłam trochę fasolki po bretońsku. Mam jeszcze pierogi zamrożone, więc będę ich katować chwilowo tym, co mam w zamrażarce. Bo chciałabym naprawdę trochę opróżnić moją zamrażarkę, bo widzę, że ja mam tutaj bardzo dużo takich resztkowych obiadów. Także do usłyszenia za jakąś chwilę, dla Was oczywiście. Jest zupka gotowa, krupniczek pyszny na kurczaku. Także ja zajadam i biorę się za montowanie filmiku, czyli tej babki pomarańczowej. A Wam wszystkim życzę smacznego.
I dzisiaj nie było jeszcze przecież akcji pogoda, czyli akcja pogoda, o tak jak widzicie. Tam Antek skrzeczy, bo żeśmy dopiero wrócili z angielskiego. Wiatr wieje, nie przestaje, chociaż powiem wam, że teraz jakoś się wypogodziło. Chociaż no nie można... O, karteczka mi spadła, bo sobie kwiatkę kupiłam, ale zaraz wam pokażę. Nie można powiedzieć, że się wypogodziło, bo tam jakieś znad Lublina to jakoś idą takie czarne chmury. Tutaj na tej brzozie widzicie, jak wieje. O, i tam takie właśnie idą fioletowe chmury, tam właśnie znad Lublina. Powiem wam szczerze, że mi się to nie podoba. To wygląda tak, jakby zaraz miało być jakieś wyładowanie atmosferyczne. Ok, spadamy do domu, bo jest zimno. I efekt wysprzątanej kuchni prezentuje się tak. Tutaj są moje te firanki, zazdrostki, firanki. Prezentują się tak. Tutaj jednak stwierdziłam, że tak zostanie. Nie będę tego obcinała, aż tak bardzo to nie jest widoczne. I nikt tego widział nie będzie, oprócz mnie. No chyba, że ktoś przyjdzie i będzie się bardzo usilnie przyglądał. Tutaj to źle widać tą zazdrostkę. Nie wiem, czy będzie się ją dobrze widzieć, ale kuchnia jest wysprzątana. Piekarnik również. Blaty. Jakieś tam mini dekoracje porobione. Tak jak tutaj na przykład te kwiatki. Te kwiatki to są z tamtego roku z Pepką. A ten dzbanek kamionkowy to jeszcze stary dzbanek po mojej babci. Więc ja takie rzeczy też lubię zbierać. Teraz może lepiej widać tutaj tą firankę. Także myślę, że całkiem fajnie wygląda. Oczywiście trzeba się teraz do niej przyzwyczaić, żeby było ją lepiej. No wiadomo, trzeba się przyzwyczaić, bo wcześniej takiej nie było. Ja miałam takie kiedyś w Lublinie, ale to już było x lat temu. Więc dzieciaki teraz przyzwyczajają się do nowych firanek. Jak to Julcia powiedziała, że teraz okno będzie całkiem pozasłaniane, coś takiego powiedziała. Blaty są wyczyszczone, umyte. Tutaj garnek z zupą stoi jeszcze, kuchnia jest wyczyszczona. Wiadomo, to i tak będzie chwilowe. Słoje są wyczyszczone, czekają na ciastka jakieś, może ktoś upiecze i wrzuci do nich. Tutaj sobie zrobiłam też taką dekorację. I tutaj po prostu kontakt jest zasłonięty, więc tutaj jest ta dekoracja. I już przygotowałam, wyczyściłam sobie tutaj to naczynko na sól i na co? Na chrzan. O. Bo ja sól to razem z pieprzem zasadniczo to mieszam. No i tutaj wiadomo, jabłka w koszyku na tym chlebaku, papier toaletowy. Tutaj drugi koszyk, tutaj jest zasadniczo zawsze cebula, czosnek, no i banany, bo wiadomo, że banany z tym to nie będą dobrze. Się nie znoszą banany z jabłkami. I tutaj ta druga zazdrostka. Myślę, że fajnie się prezentują te zazdrostki. I tutaj ta druga firanka. Też myślę, że fajnie się prezentuje. No i tak to się ogólnie wszystko prezentuje. Lodówka też jest wyczyszczona. Zniknęły rzeczy z lodówki. Zostawiłam tylko tą jedną książkę. Jedną książkę zostawiłam z Biedronki. To jest chyba Czas na Grecję. No i moja klepaczka. Wiadomo do czego, żebym jej później nie chodziła i nie szukała. I magnesy też wyczyszczone, poprzeczepiane, światło umyte. Tamte wszystkie pojemniki, szafki są na górze też pomyte. Także jestem dumna, mam już kuchnię ogarniętą. Półka jest też również ogarnięta. No i tutaj też na stole taka mini dekoracja chwilowo, tylko ta pisanka, którą ja robię, takie pisanki. To zresztą filmik, jak robię pisanki, też już jest na kanale. No i myślę, że całkiem spoko ta kuchnia się prezentuje. Wiadomo, że to jest tylko na chwilę, bo jak będzie się gotować, to i tak nie będzie tak czysto jak jest, ale chociaż na chwilę można sobie się nacieszyć i powiedzieć, mam czystą kuchnię. I pora się pożegnać, bo myślę, że ten filmik trochę już minut ma, bo wcześniej dowiedzieliście, jak szyję te firanki, które teraz wiszą. Później przyszły te paczki od dziewczyn, za które również serdecznie jeszcze raz dziękuję. I jeszcze takie małe sprostowanie, bo już ten filmik tam sobie częściowo mam poskładany, ten, który teraz właśnie oglądacie, czyli ten, który tutaj teraz właśnie z tymi firankami. To małe sprostowanie, bo Jola nie wygrała u mnie rozdania, bo potem, żeby nie było, wiecie, że mówię, że nie wysyłam za granicę, a wysłałam za granicę, także to nie Jola wygrała u mnie rozdanie, tylko ja wygrałam rozdanie u Joli. Dlatego właśnie Jola miała mój adres do mnie. Więc to jest tylko takie malutkie sprostowanie jeszcze w tym, no w tym filmiku. No i myślę, że taki krótki filmik będzie jak najbardziej teraz
na czasie, takie krótsze, bo wiadomo, teraz jest intensywny czas przedświąteczny. Każda z nas, albo każden z nas bierze się za sprzątanie domów, o ile właśnie jeszcze tego nie uczyniliście, bo tutaj część osób pisała właśnie, że już posprzątane ma, część, że sprząta na bieżąco, a teraz to tylko tak wiecie, aby było posprzątane, więc no, jakieś tam zajęcia swoje też macie. Wiadomo, przyszły tydzień to będzie już tydzień tylko na przygotowanie jakichś potraw takich wielkanocnych i no i tyle. A później będą święta i czas poświąteczny. Także jak to się mówi, święta, święta i po świętach. Ale później właśnie chyba za 2 tygodnie, dobrze mówię, znowu będzie długi weekend, bo będzie majówka. Mam nadzieję, że majówka w tym roku będzie 2 razy ładniejsza, aniżeli ta z tamtego roku. Więc jak Wam się podobał taki filmik, to proszę serdecznie o tego kciuka w górę i o subskrypcję, będzie mi naprawdę bardzo miło, a na dzisiaj to już wszystko. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, życzę Wam miłego dnia albo wieczoru i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!